dobry, witam Państwa. Nazywam się Piotr Szagon. Przyjaźń swojego na przykład z temat mojego referatu to rozszerzona rzeczywistość, czy nowe technologie wspomagające procesy poznawcze. Oto mamy wypowiedzi. Najpierw wyjaśnię samo pojęcie rozszerzonej rzeczywistości, przedstawię obecne zastosowania, pokażę przewidywane kierunki rozwoju, a także jeszcze opowiadam troszkę o potencjale edukacyjnym tego systemu. Jak to zwykle bywa w definicji? Rozszerzona rzeczywistość z angielskiego augmented reality to świat, który łączy system, który łączy świat rzeczywisty zgenerowany neuro, jest interaktywny w czasie rzeczywistym oraz umożliwia swobodę ruchu w trzech wymiarach. Zdaję sobie sprawę, że jest to dość niezrozumiałe, dlatego w praktyce myślę, że każdy z Państwa oglądał film Terminator. No więc tak wygląda rozszerzona rzeczywistość 25 lat temu w science fiction. Myślę, że kojarzycie Państwo ten widok. Natomiast sam system jest o wiele starszy, bo od pół wieku jest używany z powodzeniem w wojsku, na przykład w myśliwcach. Ci piloci mają informacje nałożone na siebie swojego samolotu. Samoloty są w kolejności pewnych samolotów i tak dalej. Jego powszechne użycie jest też w medycynie, gdzie na przykład studenci tutaj na załączonym wyprawstwie ćwiczą operacje na kręgosłupie. No lepiej tak, niż na prawdziwym modelu. Tutaj mamy przedstawiony obraz USG nałożony na brzuch pacjenta. Nie na monitorze, ale bezpośrednio na brzuchu. Trójmiarowy. Każdy lepszy model samochodu, każdy, który teraz zjeżdża z taśmy, jest wyposażony w ten system przyłączony do cofania. Tutaj bardzo ładnie widać, jak komputer publiczny, w jakim położeniu będziemy za 3 metry jazdy. System ten jest też wdrożony na przykład do autoryzowanych serwisów BMW jako drogowy. Ale ważne, żeby sobie jeszcze mieć w głowie ten obraz przed tym Terminatora. Pan będzie zakładał sobie okulary. I co? No podświetlone wszystkie części samochodu. Na żółtą komputera się zapisywa. Komputer odpowiada mu, co ma zrobić. Odpowiada mu głosowo, tekstowo, wizualnie. Czy komu jeszcze będzie mechanizm potrzebny? Każdy już będzie też oderwany od tej rzeczywistości, bo nie każdy z pilotem myśliwca mechanikiem autoryzowanego serwisu BMW albo też czym? Lekarzem medycyny. Natomiast najłatwiej ten system znaleźć na przykład na ścianie budynku, w telefonie komórkowym, czy też w sposób na ścianie budynku ma to mniej więcej tak. To jest Brukseli powietrzne. To jest projekcja. Starożytnej Grecji. Bo znaczy to nie to, ale to przykład. Każdy telefon, który jest właściwie też opracowany, jest wyposażony w modul GPS i kompas. Dzięki temu są wyposażone tak zwane czyste ekrany, gdzie na ekranie telefonu widzimy jakiś obiekt, a telefon odpowiada na to dane informacje. Przykład? W tle mamy budynek, a w telefonie też budynek, tylko że z opisem. Co to jest? Tak? Powiem, że też w Chicago. No i po prostu lubię. Tutaj świetnym przykładem jest gra iPad.
która jest do kupienia w każdym hipermarkecie, uczy dzieci opiekuńczości, zwierzę widzi, słyszy i czuje to, co robimy z nim. Ale tutaj przyjdzie zdolne, to jeszcze wrócimy do naszej części. Dokąd to zmierza? Tak może wyglądać przyszłość. Można powiedzieć tak w skrócie, że ewolucja rozszerzonej rzeczywistości całego tego systemu będzie polegała na ewolucji systemu wyświetlania. To jest kłótnia przyszłości, znaczy kłótnia zwykła, które nałożone informacje są w niecodowej przyszłości. A w tym przedstawię instrukcję robienia tematu. Wpisujemy. O, mam. No, to jest pani z tematu, tak? Na zielonym jest zaznaczona linia przenoszenia torebki. I o wyświetlacza. No, czy w jaką stronę to pójdzie? Czy dają to numer przeżyczyste wyświetlacze na oknach, tak jak myśliwcy? Czy w szklach kontaktowych? Czy hologramy tak zwane? Czy też implanty elektroniczne? To już jest też po prostu. Trudno powiedzieć. Natomiast to nie jest taki przymot na pierwszym, idąc od góry. Na pierwszym już pracuje Nokia, na drugim Uniwersytet Washington. Hologramy były już zaprezentowane 2 lata temu podczas relacji CNN-u z wyborów to Barack Obama, a implant oka jest na ukończeniu przekonania. Nie wiem, jak Państwo oglądają tę relację, ale wyglądała to na tak. Tej pani sprawie tam nie ma. Jest 250 tysięcy kilometrów po studiach. Mimo tego, ale potem nie widzimy.